Witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z Brennej, z beskidzkich groni, z pięknej doliny rzeki Brennicy, otoczonej górami i lasami, gdzie bystre potoki i źródła tryskają zarówno w dolinach, jak i na wzgórzach. Jest sobota, 5 sierpnia. Towarzyszą nam dzisiaj 2 fragmenty Pisma Świętego. W Starym Testamencie, w psalmie 5, wierszach 2 i 3 czytamy: Usłysz, Panie, słowa moje, przejmij się westchnieniem moim, zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. Natomiast w 11 rozdziale Ewangelii Marka, w wierszu 24 tak mamy napisane: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Te teksty mówią o modlitwie i do tej modlitwy nas zachęcają, wręcz zapraszają. Modlitwa, jej rola, jej znaczenie w naszym życiu są nieocenione. Modlitwa jest oddechem naszej duszy i bez niej chrześcijanin nie może funkcjonować. Jest ona wpisana w codzienność naszego życia. Pamiętajmy jednak, że nie jest to koncert życzeń, lecz szczera rozmowa z Bogiem, w której wyrażamy nasze radości i smutki, naszą wdzięczność i nasze prośby. W zaufaniu zdajemy się na Jego wolę. Każdego dnia powinniśmy mieć taki czas, kiedy stajemy przed Bogiem w ciszy, w skupieniu, w modlitwie, by właśnie z Nim rozmawiać. Psalmista zwraca się z wezwaniem i prośbą do Boga, aby zwrócił uwagę na Jego westchnienia i błagalne wołanie. Nazywa Go swoim Bogiem i swoim Królem. Czy my równie osobiście zwracamy się do Boga? Modlitwa rodzi się z wiary, a wiara potrzebuje modlitwy. Gdy przychodzimy do Boga w szczerej modlitwie, to mamy czynić to z ufnością, że On wszystkie nasze wołania i wyznania słyszy. Jakie miejsce zajmuje modlitwa w Twoim życiu? Czy modlisz się każdego dnia? Czy masz niezakłócony niczym czas, by otwierać swoje serce przed Bogiem? Czy wzdychasz również do Niego w ciągu całego dnia? W słowach psalmu, jak i Ewangelii, mamy wielką zachętę do modlitewnego życia. Jedno wszakże chciałbym zdecydowanie podkreślić odnośnie treści naszej Ewangelii. Ten wiersz wpisany jest w szerszy kontekst, który mówi nam o wierze. A więc nie chodzi tu o spełnienie naszych życzeń, lecz o pełne zaufanie, życie z Bogiem, który jest suwerennym w swoim działaniu, ale patrzy też na naszą szczerość i czyste życie. Powierzajmy więc Jemu wszystkie drogi codziennego życia. Wylewajmy przed Nim swoje serce. Najważniejszą sprawą w modlitwie nie są konkretne życzenia i prośby, lecz społeczność z Bogiem, relacja dająca poczucie bezpieczeństwa. Ma ona ogromne znaczenie dla rozwoju i wzrostu naszego duchowego życia. Pewien człowiek dzielił się swoim spostrzeżeniem odnośnie modlitwy. Otóż pewnego razu dopiero rano zauważył, że poprzedniego dnia wieczorem jego przyjaciel dzwonił do niego, a on nie słyszał dzwonka i nie odebrał telefonu. Gdy chwycił za słuchawkę, aby do niego oddzwonić i przeprosić, zrodziła się w jego sercu refleksja.
jak to dobrze, że Pan Bóg odbiera nasze telefony. Nasz Ojciec zawsze odbiera, zawsze słyszy nasze modlitwy. Co więcej, On wręcz na nie nieustannie czeka. Czy to nie jest z Jego strony wielki dowód łaski i miłości? Czy to nie jest ogromny komfort? Pomyślmy, mamy niesamowity przywilej modlić się do Boga, który pragnie obdarzyć nas swoim błogosławieństwem i dobrem. Możemy wołać w każdym miejscu, o każdej porze, indywidualnie, w społeczności z innymi, głośno, cicho, czy też tylko w naszych myślach. Niechaj więc nasze życie wypełnia szczera, ufna i pokorna modlitwa, którą codziennie wznosimy do naszego Ojca, który jest w niebie. A wspólnie z innymi możemy się modlić słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.